Cześć, z tej strony Blackstar i pewnie się pytacie, czemu jakaś figurka siedzi na figurkowym koniu. No więc, ten człowiek to ja i dzisiaj oderwę się trochę od wojowników i nagram film o mnie startującej na zawodach końskich. Tak, dobrze słyszeliście. Jakbyście chcieli więcej takich odcinków, to możecie pisać w komentarzach. No więc, zaczynamy. Oczywiście będę startować na różnych koniach. Oto pierwszy z nich. On nazywa się Iris. Jest biały, ma czarny pysk i czarne nogi. Jest idealny do dresażu. Jeżeli nie wiecie, co to jest dresaż, to dresaż to wykonywanie przez konia i przez jeźdźca różnych, nie wiem, nazwijmy to figur, konfiguracji, nie wiem. Po prostu to jest bardzo trudna dyscyplina. Kolejnym koniem jest Amigo. Amigo jest rasy fryzyjskiej i naprawdę jest przecudowny. Jest bardzo piękny. W ogóle mi się bardzo podobają konie fryzyjskie. A trzecim koniem jest pstrokatka, klaczka. Bardzo mi się podoba ze względu na jej umaszczenie. Jest ta maść nazywana jest tarantowatą. Ona jest bardzo piękna i ma taką piękną, rozwianą grzywę. Ona jest bardzo zabójcza z charakteru. Dobrze, więc zaczynamy na koniu Amigo. Więc tak. Teraz przeskoczymy przez tą przeszkodę. Okej, możemy przejść na drugiego konia. Wiecie co, miałam skakać na Irysie, lecz nie ma tej figury. Więc do widzenia, Irys. Przyszedł czas na pstrokatkę. Za chwilę ją tutaj ugościmy w piękny w siodło, w kantar, no i będzie piękna. Tada! Pstrokatka gotowa do jeżdżenia. Dobrze, więc będziemy zaczynać znowu skakać przez ten nasz wymyślony tor. Dobrze. No cóż, mówiłam, że ona jest zabójcza. Dobrze, spróbujmy jeszcze raz. Tak, tym razem się w końcu udało. Oczywiście pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczku. Zostawcie pod tym filmem kciuka w górę, jeżeli wam się podobał. No jeżeli nie, to możecie... możecie nic nie dać. Dobrze, do kolejnego razu. Bye!